Audycja numer 1. Spotkanie z ciekawym człowiekiem. Jestem ciekawym człowiekiem. To się dopiero okaże. W wielu domach kultury się tak zapowiada ludzi właśnie. Tak? Monika Lewczuk, prawie świeżynka na polskim rynku muzycznym, bo ty jesteś modelką, ale także piosenkarką. Twoja byłaś właśnie, czy jesteś? Byłam. Ale o tym porozmawiamy. Dobra. Niebieskooka blondynka ma 177 cm wzrostu. W 2011 roku zdobyła tytuł Miss Supranational. Ma także na koncie tytuł pierwszej wicemiss w konkursie Miss Globe International 2009, ale dziś jako piosenkarka, bo twoja epka już się ukazała w Cyprze. Tak. 5 piosenek, w tym 2 premierowe. Tak. I przypomnij nazwę płyty? Płyta się nazywa Być Tam. I hashtag z przodu. I hashtag na początku. Na tym cię złapałem. Tak. Słuchaj, jako człowiek uzależniony od smartfona, wczoraj wertowałem twój profil na Insta i 3 rzeczy mi się rzuciły w oczy. Kawa, książki i selfie. Okej. Kolejność dobra, czy co najpierw? Kawa, książki, selfie. Chyba kolejność Chyba jest okej. Jeszcze słuchawki powinny być. Bo ty też codziennie rano wrzucasz sobie selfie z kawą. Masz jakiś deal, tylko nie mów o firmach z jakąkolwiek kawiarnią? Nie, jeszcze nie mam, ale pracuję nad tym. Czekaj, to może ci ja zaraz mikrofon podniosę, bo mówisz nad sitko, tu do siteczka trzeba. Dobra. Nie, bo zepsujesz. Dobra, i potem nam obciążą pensję. Dobra. Bo ty także wróżysz z kawowej pianki. Widziałem, że raz pianka ułożyła ci się w symbol męskości. Powiedzmy, że mowa o mieczu. Tak, ale to nie mi, właśnie to nie mi. To nie mi, ja taką dostałam i powiem ci, że jak pani mi podawała tą kawę, to była cała zaczerwieniona, ja nie wiedziałam o co chodzi. Pani czy kawa? Pani. I nie wiedziałam do końca o co chodzi, natomiast jak spojrzałam właśnie na wzorek, który gdzieś tam się pojawił na piance, już wiedziałam. Różni ludzie w różnych miejscach odkrywają swoją pasję do muzyki. Z tego, co się o tobie dowiedziałem, a rozmawiałem z twoją całą rodziną, ty zaczęłaś śpiewać podczas podróży na działkę z dziadkami i z rodzicami. Tak. Ale jak to było? Może nie tyle, że wtedy zaczęłam śpiewać, ale śpiewałam bardzo dużo właśnie z dziadkami, z rodzicami, jak wracaliśmy z działki. A jak jechaliście, to nie? Nie, wtedy jeszcze to były bardzo często poranki, jeszcze wszyscy nierozbudzeni. Ty byłaś taką męczącą Monisię, że było dziadek, śpiewamy. Nie, to bardziej o mnie właśnie. Monia, śpiewamy. Jaki to był repertuar? Santor, Sipińska, Bem, czy może coś jeszcze? Nie, to była Hej Bystra Woda, jakieś takie... Proszę bardzo, spróbujmy. No serio, naprawdę? No, góralszczyzna z rana jak śmietana, dajesz. Serio? No. Kurze. No. Hej, bys... Nie chcę tego robić. Ale nie, te dwie sylaby już to wystarczy. Sama ja się zaczerwieniłam. Dwie sylaby zabrzmiały dobrze, muszę przyznać. No. Spodziewanie dobrze o tej porze dnia. Słuchaj, no to dopij sobie wodę. Pośpiewamy na koniec Szale Czerwona nie jesteś. Poważny debiut muzyczny zaliczyłaś w wieku zaledwie 7 lat podczas koncertu w szkole muzycznej. Podobno miałaś straszną tremę o mały włos, abyś zemdlała wówczas. Miałam faktycznie bardzo dużą tremę. Zemdlać może bym nie zemdlała, ale faktycznie się stresowałam. No wygadana mocno. Dzisiaj jesteś? Dobra. Jakbyś miała ochotę tutaj zemdlać, to my cię otucimy. Przynajmniej ja bardzo chętnie. Dobra, czuję się bezpieczna. No, ja też i jeszcze będziemy mieli garść pytań dla ciebie. Super. Nawet więcej niż garść. Monika Lewczuk, tam, za chwilę, a teraz Tysiące Mil z najnowszej epki naszej artystki. Hashtag Być Tam, Monika Lewczuk, autorka epki najnowszej, świeżutkiej, jeszcze gorącej, jest naszym gościem. To piosenkarka, pochodzi z Płocka, mieszka w Warszawie. Audycja numer 1. Spotkanie z ciekawym człowiekiem. No Moniko, kto wymyślił tą polską Rihannę, co? Polską Rihannę? A czemu polską Rihannę? No nie wiem, bo tak mówią. Monika Lewczuk, polska Rihanna. Nie, to było mniej więcej 2 lata temu, spowodowane chyba tym, że wykonywałam dosyć sporo coverów Rihanny. Między innymi Diamonds. Tak. I to był w zasadzie pierwszy cover, który wrzuciłam na YouTube'a i od tego być może się jakoś tak wzięło to. Bo ja jak patrzę na ciebie, to nie masz aż tak wysokiego czoła. No to chyba w sumie dobrze, ale tak. Jest bardzo dobrze. Monika zdradziła nam, że się trochę stresuje. Czy także stresowała się wtedy, kiedy rozgłośni radiowe zaczęły grać twój kawałek? Bo wiem, że był taki moment, że ty się strasznie uszczęśliwiłaś tym, że zaczęto cię grać. No to tak, to prawda. No to jest jednak, nie ukrywam, że od małego to jest moje marzenie. Żeby... Ale jak to było, że odpaliłaś radio, już wiedziałaś, że o tej porze zagrają tam, czy wcześniejsze kawałki i wtedy siedziałaś z rodzicami, z chłopakiem, z babcią, z dziadkiem? Nie, mieliśmy zaplanowaną premierę na konkretny dzień i ja wracając ze studia wiedziałam, że poleci kawałek w 2 stacjach radiowych i włączyłam aplikację, przy czym miałam chyba mniej więcej 10% baterii, a droga ze studia do mojego domu była taka na 50% baterii, więc tylko się modliłam, żeby jeszcze zdążyć na to, żeby... A to nie masz radia w samochodzie? Nie, ja SKM-ką, pociągiem wracałam. Czyli jesteś skromną dziewczyną. Nie zepsuta jeszcze, ty patrz. Jeszcze. Nie wróż mi tak źle. Nie, no nie wróżę ci tak źle, ale pamiętam rzeczywiście ten twój singiel pierwszy i muszę przyznać, że przebywałem wtedy na jednym z basenów w Warszawie i twoja piosenka leciała bardzo często i ja tak sobie myślę, czy ty się nie boisz tego, że to zostanie zarżnięte tak jak Pawła Kukiza, bo tutaj jest jak jest. Albo Sarsa, naucz mnie. Nie, no słuchajcie, ja w ogóle takiego wrażenia nie mam, to znaczy właśnie Sarsa faktycznie leciała non-stop. Moja piosenka, twoja również, naprawdę? Taka eskapistyczna, żeby właśnie być tam, a nie tu. I myślę sobie, bardzo fajnie, ale słucham tego już 10. raz tego dnia. Ileż można. Tak. Nie, no to znaczy, wiesz, z jednej strony jest mi bardzo miło, że tak piosenka zażarła gdzieś, została zauważona. A czy się boję? No, na razie jeszcze nikt mi nie powiedział, że wyskakuje mu z lodówki, więc chyba... No, jesteś pierwszą osobą. Ja bym na razie nie tylko. Słuchaj, ale to w takim razie worek pieniędzy z ZAX-ów już do domu przytaszczyłaś. Czy jeszcze nie? No nie, ale wiesz co, teraz mi dałeś myśl, więc chyba będę musiała się tam wybrać. No, tak, wezmę jakiś worek. Słuchaj, możesz mnie upoważnić, ja chętnie odbiorę. Ile jest autobiografii w twoich piosenkach, w tych na nowej epce? Kurczę, no jest dużo. No dużo. Właśnie, bo do takiego wniosku doszedłem słuchając piosenki Tysiące Mil. Choć dzielą nas 1000 mil, jesteś tu, więc bankowo non-stop siedzisz z ukochanym na Skype'ie. Nie, ale faktycznie jest to też zbudowana piosenka na jakichś doświadczeniach. Czekaj, jak to było? Życia, ale to przeszły. Zostawił cię? Czyli ty byłaś w Mediolanie, a on w Koluszkach. No, niech tak zostanie. Dobra, ale kto kogo? Ty jego czy on ciebie? Bo... Nie, czekaj, ludzie w listach pytali o to, pytajcie o to Monikę Lewczuk, chcemy wiedzieć. Tak pisali. Nie, to jest piosenka w sumie o takiej dosyć pozytywnej stronie tęsknoty. To tam nie było rozstania wtedy, tylko to było, wiesz, po prostu taka tęsknota. Bo ty jesteś takim diabełkiem trochę, idąc za ciosem. Numer pięknie jest. Czyli przepraszam Mariuszu. Bardzo cię proszę. Bo dla mnie, tyle w tej piosence takiego, wiesz, beznadziejnego smutku, takiej tęsknoty jakiejś nieokreślonej. Takich niespełnionych nadziei, że tak chwyta. A ty mówisz, że teraz trochę ironiczna była ta piosenka. Tak. Nie, broń Boże, nie ironiczna. Nie. Ona była totalnie szczera i dotyczyła po prostu uczuć, które miałam, tak. A to związek na odległość jest lepszy od takiego stacjonarnego? Związek na odległość jest lepszy. No to zamieniamy się w twoich terapeutów. Dobra. Czuję się jak na jakiejś sesji. A propos podwójnego dnia w piosenkach, numer pięknie jest. Tak. Tam śpiewasz, bo kiedy blisko ciebie mam, nie chcę żadnych zmian, wszystko znowu pięknie jest, czyli jak go nie ma, to cię kusi. Nie, no właśnie jak jest, to jest super. A jak go nie ma? To jest jeszcze lepiej. Monika Lewczuk. The Scar, Oh My Love. Na zegarach 32 minuty po 8. Naszym gościem jest piosenkarka Monika Lewczuk. Audycja numer 1. Spotkanie z ciekawym człowiekiem. Nie tylko piosenkarka, ale i modelka i Miss. Miss Supranational 2011, bo do Supranational pasuje 2011. Tak. Powiedz mi, droga Monika, czy do Miss Supranational trzeba było mieć jakieś paranormalne zdolności? Otwierać trzecie oko, nie wiem, przesuwać przedmioty? Łyżkę. Kurczę, no ja nie mam takich chyba zdolności. Potrafisz się szurać na fotelu. A wiesz, że można podnieść kubek siłą woli? Wiem. Umiesz? Potrafisz? Umiem. Dobrze, spróbuj. Czyli najpierw mózg wysyła sygnał do mięśni, potem mięśnie idą, podnoszą kubek i to jest siła woli. Ja na twoim miejscu bym tego nie pił. Słuchaj, bo ty zgarnęłaś $25,000 za wygraną w tym konkursie. Gdzie te pieniądze są? No podobno. Gdzie są pieniądze? Wiesz co? One poszły na klip, który się nie pojawił. To smuteczek. Smuteczek. Ale może się kiedyś pojawi. Wiesz, jak wydasz DVD, jak wydasz całą płytę taką namacalną, wtedy DVD, niepublikowany wcześniej kawałek, słuchaj, to będzie hit. Ja też mam takie nagrania. Zobaczymy, zobaczymy. Epka jest już w cyfrze, na iTunesie, Spotify'u, Deezerze, Google Play, na twoim kompie także jest ta epka, prawda? Tak, jest. A jak ktoś nie ma internetu, to dasz posłuchać? Jak cię spotkam tam w restauracji, wiesz, w klubie, na kawie? No tam! Bo ty masz także psychofanów, prawda? Psychofanów? Nie. Masz psychofankę jedną, przed chwilą powiedziałaś. Jest taka dziewczyna, która komentuje każdy twój post. Czy ty się boisz takich ludzi? Bo ty jako osoba publiczna, popularna, albo lubiana, albo nienawidzona, musisz się liczyć z tym, że kiedyś ktoś pod twoim mieszkaniem może stać i oblać cię tym, czym kiedyś oblano Kubę Wojewódzkiego. Przestań, nie mów nawet takich rzeczy. Czyli brązową wodą. Tak. No tak, nie myślę o tym. Masz jakiś patent jakoś na to, wiesz? Wiesz co, ja mam jakoś chyba tak dużo zaufania, to jest ludzi. Złe słowo, to ale no może źle, ale jakoś tak myślę zawsze o tych dobrych cechach ludzi, że jakoś, na przykład? No nie wiem, że są tacy otwarci, przyjacielscy. I tak, że nikomu by się nie chciało nawet może. No może tak. Może trochę naiwne, co? A czy ty umówiłabyś się z facetem, który w internecie proponuje ci randkę? Bo osoby publiczne muszą się z tym liczyć, że takie propozycje dostają. Nie umówiłabym się. To dobrze, ale mamy dla ciebie zadanie specjalne. To uwaga, teraz? To weź pogadaj, ja przyniosę instrument. Dobrze. Droga Moniko, w ogóle tak. Mamy epkę. Tak. Kiedy płyta? Kiedy płyta? Płyta, słuchaj, planujemy zrobić premierę jakoś w listopadzie, pod koniec listopada, ale to też może się jeszcze trochę zmienić. Smutne piosenki, to i miesiąc smutny. Tak. Materiał już trochę mamy, więc i cały czas pracujemy z Rafałem Malickim, z którym robię płytę. To jest twój producent. Tak, to jest mój producent. Bardzo, bardzo fajnie nam się pracuje właśnie, więc... Uwaga. No. I całkiem ci elegancko te piosenki wyprodukował. To było też troszeczkę pytanie taktyczne, żeby Mariusz mógł przynieść rekwizyt. Tam, to nie tylko jest określenie odległości bliżej lub dalej nieokreślonej, lecz także instrument muzyczny. Niestety prawdziwego tamtamu nie mamy. Mamy polski tamtam, czyli wiadro. Pozwolisz, że ja będę intonował na tyle, na ile potrafię, a ty zaśpiewasz tamtama, dobra? Uwaga, poczekaj. Refrenik chociaż. Dobra, ja tylko znam refren. Tam. Ale tam jest powrócić. Powrócić tam. Aha, dobra, to uwaga. Tam. Proszę państwa, po raz pierwszy w radiowej czwórce na żywo Monika Lewczuk przy moim akompaniamencie będę grał na wiadrze. I człowiek wiadro. Co? I wiadro. I człowiek doniczka Michał Migała. Uwaga, do występu. Być znowu tam. Ciągle w głowie mam ten plan. Tam. Poczuć jeszcze raz ten stan. Pięknie! A spróbujesz na tamtamie sama? Tak, spróbuję. Czekaj, bo Mariusz nieświadomie wystukał na tamtamie, jestem głupi. A co ty wystukasz? No uwaga. Ja się boję, co ja wystukam. No stukaj, do stukania. Okej, dobra. Już wiem, Michał schudni. Monika Lewczuk! Wielkie dzięki! Dzięki wielkie, dziękuję.